Osiem rzeczy, które mogą zniszczyć każdy biznes. Po pierwsze, wielkie ego właściciela, ale także pracowników. Po drugie, brak budowania sieci kontraktów, czyli nie ma tego networkingu. Po trzecie, mamy dalej brak testowania nowych rzeczy, czyli działa to, co jest obecnie, więc robimy cały czas to, nie próbujemy czegoś nowego. Tylko że to, co działa teraz, prędzej czy później się skończy i wszyscy będą w czarnej dziurze. Punkt czwarty to jest ignorowanie opinii i feedbacku od klientów. Piątka, po prostu zbyt dużo nieproduktywnych spotkań. Dalej mamy jeszcze bardzo, bardzo mało reklam i marketingu, a to trzeba robić cały czas, żeby się mieliło, bo z czasem obecni klienci dostaną produkt, usługę i po prostu przestaną być naszymi klientami. Kolejny punkt to jest to, że ludzie nie potrafią odmawiać klientom, z którym będą tylko problemy i tego się trzeba nauczyć. I punkt ósmy to jest po prostu brak działającego modelu biznesowego, czyli robienie na czuja, a nie tworzenie firmy takiej, że ja wiem, mam pewien system, lejek i po prostu mogę skalować i przewidywać, ile ja na tym zarobię. Także pamiętaj, unikać jak największej liczby z tych punktów, które wymieniłem. I daj mi znać, który jest najtrudniejszy dla Ciebie.